Cześć, witajcie. Przepiękny wzór, który dostałam, pytała mnie jedna pani na niemieckim kanale, czy mogłabym pokazać, jak robić ten wzór. Ja wam muszę szczerze powiedzieć, bez bicia, że ja ten wzór bardzo często widziałam, ale jakoś nie mogłam się połapać, nie mogłam znaleźć szkicu do niego. I w końcu na internecie gdzieś tam znalazłam, jak pani robiła ten szkic, chyba nawet na stronie Dropsa, to było to, co wełny produkują. I powoli robiłam sobie ten szkic. Tam było nawet, tam pokazali, jak zaznaczyć te zdjęte oczka. I dlatego to zrobiłam w ten sam sposób, jak tam było pokazane. Ja już widzicie, ja już po prostu nie pamiętam, bo ja bardzo długo się męczyłam nad tym wzorem, żeby go zrobić i żeby przede wszystkim ten szkic zrobić, bo to jest ważne dla was, żeby ten szkic mieć, żebym mogła wam pokazać mniej więcej co i jak. Zobaczcie, w ten sposób wygląda lewa strona. Ja muszę kota wypuścić, bo zaczyna mi przy drzwiach. No idź. Tak wygląda prawa strona, tak wygląda lewa strona. Ten wzór nazywa się, ta pani mi mówiła, która prosiła o ten wzór, żeby go zrobić, hiacynt. Nie wiem dlaczego, ale no, może troszeczkę ma do hiacyntów podobny taki ten, jest ten wzór podobny trochę. Liczba oczek jest podzielna przez 9. Słuchajcie, nie patrzcie na to, co ja tutaj zrobiłam, że tu piszę od 1 do 13 i tak dalej, bo w sumie tu po środku mamy tych 13 oczek, ale liczba oczek jest podzielna przez 9, bo te zielone krateczki nie mają żadnego znaczenia, to znaczy tam nie ma żadnego oczka. Na czarno mamy zaznaczone oczka lewe, na niebiesko oczka prawe. Tutaj ta trójeczka, to znaczy z jednego oczka robimy 3. Tutaj przenosimy bez przerabiania 7 oczek z lewego na prawy drut, tu jedno oczko. Pracujemy i w rzędach parzystych i nieparzystych, jak widzicie. Tutaj mamy ten warkocz, ten hiacynt. I najlepiej będzie, jeżeli sobie ten wzór, ten szkic przepiszecie i waszymi słowami pod spodem zapiszecie, co to znaczy. W trakcie roboty wam pokażę, jak ten hiacynt, jak ten warkocz tutaj zrobić. I wydaje mi się, że to będzie najlepsze, jak będę wam to pokazywała i objaśniała, robiąc ten wzór. Popatrzcie, nie bójcie się, będziemy robić 3 raporty razem, a więc będziecie mieli dosyć czasu, żeby to zapamiętać, czy wziąć na pauzę i zapisać sobie. Robić będziemy 3 raporty na szerokość i 1 raport na wysokość. I jeszcze raz powtarzam, liczba oczek jest podzielna przez 9 plus 2 oczka dla symetrii plus 2 oczka brzegowe. Robiąc na okrągło nie macie oczek asymetrii i nie macie oczek brzegowych. A więc, rozpoczynamy. Ja się rozglądałam, bo coś mi tutaj. Do dziergania tego wzoru potrzebny jest wam wzór do robienia warkoczy, pomocniczy taki, albo zwykły, normalny taki drut do robienia skarpet. To nie ma znaczenia. Również można to przenosić na agrafkę. Tak jak mówię, nie ma to znaczenia. Ja na ogół robię takie krótkie, malutkie warkocze w ogóle bez niczego, ale nie będę tym wam zawracała głowy i robiła jakiegoś dodatkowego problemu wam. A więc rozpoczynamy pierwszy rząd oczkiem brzegowym. Następnie mamy 2 oczka, które przerabiamy na lewo i 2 prawe oczka. Następnie z jednego oczka robimy 3. Jedno, zostawiamy to oczko na lewym drucie. Robimy narzut i
trzecie oczko. Widzicie? W ten sposób. Po środku mamy jedno oczko prawe. Ja wbijam się pod przednią ściankę tego oczka, ponieważ chcę tą linię zrobić prostą, ładną, żeby tak dosyć ładnie wyglądała. Następnie znowu mamy z jednego oczka robimy trzy oczka, a więc wsuwamy prawy drut pod oczko, wyciągamy włóczkę, zostawiamy to oczko na lewym drucie, robimy narzut i jeszcze raz powtarzamy to samo i robimy z jednego oczka trzy oczka. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. Rozpoczynamy drugi raport, dwa lewe, dwa prawe, z jednego robimy trzy, jedno, drugie to jest narzut i trzecie. I dopiero teraz wysuwamy lewy drut. Prawe oczko i znowu z jednego trzy. Czekajcie, muszę sprawdzić, bo prawe trzy. Następnie mamy dwa prawe oczka. Raz i dwa. Rozpoczynamy trzeci raport. Dwa lewe, dwa prawe. Z jednego oczka robimy trzy. Raz, narzut i znowu. Jedno prawe. Z jednego robimy trzy. Dwa oczka prawe i u mnie są dwa oczka dla symetrii po tym trzecim raporcie i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracamy robótkę. Odwracamy robótkę i robimy w ten sposób. Oczkiem brzegowym oczywiście rozpoczynamy, jeżeli robimy na dwóch drutach. Następnie mamy dwa oczka prawe, pierwsze i drugie, dwa oczka lewe. Nic zostaje przed robótką. Kolejnych 7 oczek, które są na lewym drucie. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Przenosimy bez przerabiania z lewego drutu na prawy. Zawsze sobie sprawdźcie później, czy faktycznie jest 7. Nit zostaje cały czas za robótką i ona zostaje dosyć luźno. Nie naciągajcie tej nici, bo ściągnijcie te 7 oczek razem i to już nie będzie miało żadnego efektu. Następnie robimy dwa lewe oczka. Raport zakończony. Kolejny raport, dwa prawe, dwa lewe. 7 oczek nić przed robótką i 7 oczek przenosimy bez przerabiania. 4, 5, 6, 7 i sprawdzam 2, 4, 6, 7. Nic zostaje przed robótką i dwa robię oczka na prawo. Drugi raport, na lewo, przepraszam, drugi raport zakończony i robię trzeci raport. Dwa prawe, dwa lewe, 7 oczek przenoszę. Nić przed robótką. Piąte, szóste i siódme. Dwa, cztery, sześć. Dwa oczka lewe i koniec raportu trzeciego. I dla symetrii robię jedno oczko prawe, drugie oczko prawe i oczko brzegowe. Odwracam robótkę i jestem w tej chwili w trzecim rzędzie. I rozpoczynamy trzeci rząd oczkiem brzegowym. Następnie mamy dwa lewe oczka. I teraz zobaczcie. Zahaczcie sobie to gdzieś, jeżeli tu nie macie więcej oczek, żeby tego po prostu nie zgubić. Kolejny, ja to może tak położę, żeby Wam pokazać. Popatrzcie, kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie. Przenosicie na drut pomocniczy. Ja tutaj wzięłam tą agrafkę, bo akurat ją miałam pod ręką. I zostawiacie za robótką. Następnie, kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie, przerabiacie
razem, ale wsuwając prawy drut pod tylnie ich ścianki i przeciągacie włóczkę. Te oczka, które są z tyłu robótki na drucie pomocniczym, przenosicie na lewy drut, nić za robótkę i przerabiacie je na prawo. Na środku znowu mamy to oczko prawe. Następne oczka, które są na lewym drucie, te trzy oczka, które są obok siebie tu, przenosicie na drut pomocniczy i zostawiacie przed robótką. Kolejne dwa oczka przerabiacie na prawo. Oczka z drutu pomocniczego przenosicie znowu na lewy drut i przerabiacie, wsuwając prawy drut pod tylnie ich ścianki, przerabiacie je razem na prawo. Raport zakończony. Rozpoczynamy drugi raport. Dwa oczka lewe. Mam nadzieję, że na tyle powoli Wam to pokazuję, że nie będziecie mieli z tym problemu. Kolejne dwa oczka na lewym drucie przenosimy znowu na drut pomocniczy. Zostawiamy je za robótką. Nić za robótkę, kolejne trzy oczka. Wsuwamy drut pod tylnie ich ścianki, przeciągamy włóczkę i przerabiamy je razem. Oczka z drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut roboczy. I również przerabiacie pojedynczo na prawo. Oczko prawe po środku jest. Następnie mamy trzy oczka, które przenosimy na drut pomocniczy i zostawiamy przed robótką. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. Oczka z drutu pomocniczego przenosimy na lewy drut roboczy, nić za robótką. Wsuwamy prawy drut pod te trzy ścianki, ale z tyłu i przerabiamy je razem. Raport drugi zakończony i jeszcze robimy trzeci raport. Dwa lewe. Kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie. Przenosimy je na drut pomocniczy, czy tak jak ja na agrafkę i zostawiamy za robótką. Następnie trzy oczka z lewego drutu, wsuwamy drut prawy pod ich tylnie ścianki, przeciągamy włóczkę i robimy trzy oczka razem. I teraz dwa oczka z drutu pomocniczego przenosimy na lewy drut, nić za robótkę i przerabiamy je na prawo. Oczywiście pojedynczo. Po środku mamy jedno oczko prawe. I w tej chwili trzy oczka z drutu lewego przenosimy na drut pomocniczy. Zostawiamy przed robótką. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. Oczka z drutu pomocniczego przenosimy na nasz lewy drut. I również te przerabiamy razem za tylnią, czy pod tylnie ścianki wkuwamy w drut razem na prawo. I po raporcie mamy dwa oczka, które przerabiamy na lewo i oczko brzegowe. Odwracamy robótkę, to był trzeci rząd, jesteśmy w tej chwili w czwartym rzędzie i rozpoczynamy oczko brzegowe, oczko prawe, prawe, trzy lewe, nić jest przed robótką, jedno oczko przenosimy, nie przerabiamy. Trzy lewe, raz, dwa i trzy. Nowy raport. Raz, dwa na prawo, trzy oczka na lewo, jedno zdejmujemy, nie przerabiamy, trzy na lewo. Drugi raport zakończony i rozpoczynamy trzeci raport, dwa prawe, trzy
trzy lewe, raz, dwa i trzy. Jedno przenosimy bez przerabiania, następnie mamy znowu trzy oczka na lewo i dla symetrii już po tym trzecim raporcie robię dwa oczka na prawo i oczko brzegowe. Koniec. To wszystko, moi drodzy. Trudny wzór, jeżeli na niego spojrzycie, to on naprawdę jest, wydaje mi się, dosyć trudny, ale widzicie, jak w trakcie robotki, to widzicie sami, że on jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy. Ten szkic, tak jak powiedziałam, możecie sobie go przerysować. On jest bardzo prosty. Możecie sobie go na początku tego wideo przerysować, albo mogę Wam go na prywatną wiadomość na Facebook przesłać. Nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam Wam to na tyle powoli i tyle dokładnie, że zdążyliście sobie to zapisać. Serdecznie Wam dziękuję za odwiedzenie mojego kanału, za bycie znowu ze mną dzisiaj. I już teraz zapraszam na kolejne moje wideo. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.